ten dzień, a właściwie na ten wieczór, czekaliśmy 4 lata. Już tylko symboliczne 100 dni dzieli nas od egzaminów maturalnych. Matura, to brzmi przerażająco, a zarazem ciekawie. Czujecie ten dreszcz emocji, tę obawę, rozdrażnienie, a może satysfakcję? Nie martwmy się, odwaga nie polega na nieodczuwaniu strachu, ale na umiejętności działania mimo tego. O przyjęcie kwiatów prosimy panią dyrektor Grażynę Gwoździewicz i panią wicedyrektor Magdalenę Bałys. Również nie możemy zapomnieć o wcześniejszej dyrekcji, której zawdzięczamy piękny początek naszej krótkiej przygody z Techniku. To dzięki nim ta szkoła zachowa się w naszej pamięci jako miejsce pełne pięknych wspomnień, do którego zawsze możemy wracać w naszych myślach. Niestety nie ma z nami na sali pani wicedyrektor Małgorzaty Gawędy oraz pani wicedyrektor Katarzyny Jądrochy, ale jest z nami pani dyrektor Jolanta Kocęba, którą także prosimy o przyjęcie kwiatów. Dziękujemy rodzicom, którzy byli z nami w czasie organizacji studniówki, a dzisiaj zgodzili się również być z nami w tym wyjątkowym dniu. Szanowna dyrekcjo, drogi wychowawczyni oraz nauczyciele, ja już 4 lata. Lata, które dla naszych dzieci na pewno nie są stracone. Cud wszystkich nauczycieli wniesiony w kształcenie tych młodych ludzi przynosi efekty. Proszę popatrzeć. Teraz stoją tutaj przed nami tak inni niż na co dzień, tak inni niż parę lat temu. Lepsi, dojrzalsi, w odwagę spoglądający swoją przyszłość. W imieniu rodziców pragnę serdecznie podziękować dyrekcji, wychowawczyniom oraz nauczycielom szkoły za lata trudu, które upłynęły na kształcenie tych młodych ludzi. Na poświęcony im czas i wysiłek. Życzę wszystkim tu obecnym wesołej i dobrej zabawy. Oby miłe wspomnienia dzisiejszego wieczoru mogli Państwo zachować przynajmniej do następnej studniówki w tej szkole. A nasze dzieci tę studniówkę pamiętały na całą naukę i miłe wspominały przez resztę swojego życia. I jeszcze raz dobry wieczór wszystkim. Bardzo, bardzo gorąco witam organizatorów tej studniówki, rodziców, Komitet Studniówkowy. Ten piękny wieczór na pewno dzięki Wam dzisiaj, dzięki za Wasz trud, poświęcenie i organizację tego pięknego wieczoru. Bardzo serdecznie witam panią wicedyrektor Magdalenę Bałys, bardzo gorąco witam wychowawczynię, panią Darię i panią Anię. Gorąco witam wszystkich nauczycieli, bardzo gorąco. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Gorąco witam oczywiście osoby towarzyszące i Was, kochani uczniowie. To wyjątkowy wieczór dla Was, niepowtarzalny, na pewno przepiękny. Wyglądacie jak w bajce, tak jakby mi się to śniło. Jesteście tak piękni dzisiaj i niech tak będzie do samego rana. Bawcie się dobrze. Przed Wami trudny czas. Czas wyzwań, planów, marzeń. Czas wytężonej pracy. Niech wszystko układa się Wam tak, jak sobie zamarzycie w najbliższej przyszłości. Życzę Wam oczywiście ogromnych sukcesów na maturze. To będzie również sukces wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 w Andrychowie. Tego Wam gorąco życzę. Dzisiejszą studniówkę Anno Domini 2020 uważam za otwartą. Thank you.
Nauczycieli, także gorąco zapraszamy panu do uwagi, wyszło, nie wydaje. Jest pierwsza para. Czekamy na resztę. Jest druga para, oczywiście. Zaśpiewaj nas.